Urkiem 17. Jest urkijek z pieniążkami. Na przykład w poziomie tym, co jest teraz. Tu już sobie kupimy strój i polecimy ninjo i zbierzemy te kasy. Jakby nie ma możliwości przejścia szybciej, więc trzeba czekać, aż ten balon zleci na dół. Ale jest możliwość wysokiego podskoku, bo ona jest właśnie ninja. A jak ona jest ninja, no to może troszeczkę wyżej podskoczyć. No, my walczymy jak karate, nie? No dobra. Tu już mamy 25 coinów. Ptaszek jeszcze oberwie. O! Właśnie, mogliśmy wykorzystać jej umiejętność i szybciej wyjść z tamtego dołka. To jest pierwszy worki, który robię i wymaga wall climbing, czyli właśnie dlatego mamy dopiero instrukcję, jak się skacze. Bo jeszcze żadnego takiego worki ja nie zrobiłem. To był pierwszy worki tego typu. Papa, ptaszku. Dobra, już sobie spadłeś. Jeszcze 4 coiny mamy. I lecimy. Leci dosyć szybciutko. Nawet odcinek trwa dopiero 2 minuty, a już jestem na... No ta część trwała 2 minuty, a już jestem w tej części poziomu, bo piąty poziom jest dosyć szybkim poziomem. Dawaj. Co będzie w kolejnym odcinku, to się dowiecie, jak będziecie oglądać. Okej. No chyba, że się domyślicie, co będzie. No dobra. Chociaż chciałbym wolniej ten poziom przechodzić, to jakby nie mam jak. Burgerek, jesteś pokonany jako czwarty. Tam są coiny, ale sobie pokonam was, żeby jakby co to na was nie spaść. Bo jakbym miał nieparta, to mógłbym na nich zeskoczyć. Okej, mamy coiny. Jeszcze 8. Szybko poszło z tym urkiem. A nawet jeszcze zaliczyłem stratę serduszka, ale to tam... Jakoś na to chyba nikt uwagi nie zwrócił, nie? Jest urki 17. Urkiek 17 za zabranie 100 coinów używając wall climbinga. To jest ten urki. O, to szybko poszło. Szybko poszło z tym urkiem.